Witam serdecznie. Dziś przedstawię najprostszy ogólnorozwojowy trening bez sprzętu. Jest to trening wielofunkcyjny, rozwijający takie cechy jak siła, wytrzymałość, wydolność, ogólna sprawność organizmu. Trening też redukuje tkankę tłuszczową. Jest to trening obwodowy. Ćwiczenia w serii wykonujemy bez przerw. Na jedną serię składają się 4 ćwiczenia. Zaczynamy. Najpierw podciąganie na drążku. Można to robić nachwytem, podchwytem. Liczba powtórzeń dostosowana do własnych możliwości, tak żebyśmy przynajmniej zrobili 2 serie. Drugim ćwiczeniem są pompki. Podobnie liczba powtórzeń dostosowana do własnych możliwości. Staramy się robić pompki poprawnie technicznie. Trzecim ćwiczeniem w tej serii będą przysiady. Pamiętajmy, że nie robimy żadnej przerwy. Od razu przystępujemy do trzeciego ćwiczenia. Robimy poprawnie technicznie. Stopa w całości przylega do podłoża. Proste precy. Kontrolujemy oddech. Ostatnim ćwiczeniem będzie ćwiczenie na mięśnie brzucha. Unoszenie nóg leżąc. Pamiętamy o napięciu mięśni brzucha. Szczytowe napięcie powinno być w momencie maksymalnego uniesienia nóg do góry. To jest ostatnie ćwiczenie tej pierwszej serii. W całym treningu starajmy się przynajmniej 2 serie, takie całe, 4-ćwiczeniowe, wykonać. Chwila odpoczynku. Odpoczynek dostosujemy do własnych możliwości. Jak troszeczkę serce zacznie wolniej bić, troszkę ochłoniemy, możemy zaczynać z powrotem podciąganie. Można robić 2 serie, można robić 3 serie, 4, 5. Tak 5 serii to mi się wydaje, że jest optymalnie. Na początku sobie zacznijmy od tych 2 serii. No i po pewnym czasie, jak już dojdziemy do siebie, możemy zacząć pierwsze ćwiczenie. Drugiej serii. Podciąganie. Potem od razu bez przerwy pompki. Pamiętajmy o tym, że najbardziej liczy się systematyczność w postępach treningowych. Wystarczy, że ten trening będziecie robić raz w tygodniu, a potem zwiększycie częstotliwość do 2 razy w tygodniu, a najlepiej by było 3 razy w tygodniu, ale te 2 razy w tygodniu to jest tak optymalnie, 2 po 2-3 serie. I systematycznie po 6 miesiącach będzie widać już bardzo wyraźne efekty, bardzo wyraźna będzie poprawa Waszej formy. Znam wielu ludzi, którzy ćwiczą niesystematycznie. Ćwiczą 2 tygodnie, potem 3 tygodnie przerwy, potem znowu 2 tygodnie, no i nic tak naprawdę z tego treningu nie wychodzi dobrego. Jeżeli ten trening i 5 serii, 3 razy w tygodniu będzie dla Was za łatwe, za chwilę w następnej serii, w trzeciej serii, przedstawię trudniejszą wersję. 2 ćwiczenia będą zmienione, będą troszkę zmodyfikowane. Będzie to ćwiczenie numer 2 i 3. Teraz kończymy drugą serię ćwiczeniem na mięśnie brzucha. Można, wiadomo, że pompki też można sobie modyfikować. Szeroki, wąski podpór. Zamiast tego ćwiczenia możemy robić brzuszki, możemy robić unoszenie nóg w zwisie. Wstajemy, chwila odpoczynku i w trzeciej serii przedstawię bardziej zaawansowaną, trudniejszą wersję tego treningu. Jest to drobne modyfikacje, są to drobne modyfikacje, ale bardzo, bardzo takie dociążające ten trening. Pierwsze ćwiczenie, podciąganie, nie różni się niczym od wersji podstawowej. Jak ktoś chce dodatkowe obciążenie, może sobie zawiesić na pasku ciężarki. Robimy podciąganie. Pompki robimy na pięściach. Pięści opieramy na podłożu. To, że opieramy się na pięściach, sprawia, że możemy głębiej zejść klatką. Nogi, jak widzicie, są położone wyżej. Ja tu dałem nogi nieznacznie wyżej, ale Wy możecie nawet dużo wyżej, nawet 50-60 cm i wtedy naprawdę te pompki
trzeba włożyć dużo większy wysiłek, żeby je wykonać. Mięśnie piersiowe pracują ciężej. Zamiast przysiadów będziemy robić wyskoki. Niby nic, niby taki lekki tylko wyskok z głębokiego przysiadu jest naprawdę bardzo dobrym ćwiczeniem, dużo cięższym do wykonania niż przysiady. Naprawdę serce po tym wam będzie waliło dużo bardziej niż po zwykłych przysiadach. Kończymy ćwiczeniem na mięśnie brzucha, które wykonujemy tak samo. Pierwszym ćwiczeniem jest podciąganie. Wiem, że część z was to zasługuje na miano takiego określenia jak kawał chłopa. Możecie mieć problem z tym, żeby się chociaż raz podciągnąć, dlatego chciałbym wam przedstawić wersję tego ćwiczenia, która jest jakby takim sposobem, żeby parę, 3-4 powtórzenia wykonać. Takim sposobem na oszukanie podciągania. Polega to na tym, że podskakujemy do drążka, a następnie fazę negatywną wykonujemy powoli, opuszczając się. Potem znowu podskakujemy, tak żeby mieć drążek pod brodą i opuszczamy powoli. Tak jak to teraz jest pokazane na filmie. Hop i powoli opuszczamy. Hop i powoli opuszczamy. Hop i pomału w sposób kontrolowany opuszczamy. Hop i o to właśnie chodzi. Życzę udanych treningów, sukcesów i coraz lepszej formy. Pozdrawiam, cześć.